Dziś chciałabym zaprezentować film zatytułowany Piąta pora roku w reżyserii Jerzego Domarackiego. Produkcja ta trafiła na ekrany w 2012 roku i od razu została ciepło przyjęta przez widzów. Film osadzony jest w konwencji, którą doskonale znamy. Dwoje bohaterów, których na początku nic nie łączy, odnajduje porozumienie i wspólny cel. Wiktor to starszy pan, taksówkarz oraz pasjonat muzyki. Lubi szczególnie polskie disco polo. Mężczyzna całe swoje życie spędził na Śląsku. Najpierw pracował jako górnik, a następnie jako taksówka. Okazjonalnie grywał również w zespole muzycznym. Towarzyszka jego podróży to Barbara. Uwaga, to znaczące imię, bo skoro bohater wychował się na Śląsku, to musimy pamiętać o tym, że patronem Ślązaków, patronem górników jest właśnie święta Barbara, a zatem ten dobór imion jest tutaj całkiem nieprzypadkowy. Barbara to była nauczycielka muzyki, która nie tak dawno pochowała męża Edwarda. Kobieta jest bardzo poważna i można powiedzieć, że jest całkowitym przeciwieństwem Witka. Piąta pora roku to przede wszystkim romansowy film drogi. Barbara i Witek podróżują wspólnie ze Śląska nad morze. Podróż jest okazją do zatarcia się różnic między bohaterami, ale dla widza jest ona szansą na poznanie polskich krajobrazów w całym ich przekroju. Podróż bohaterowie rozpoczynają od Śląska. Film kręcono w Katowicach, a dokładniej na Nikiszowcu oraz w Siemianowicach Śląskich. Obserwujemy dzięki temu charakterystyczną dla tego regionu Polski zabudowę. Na Śląsku dominuje głównie przemysł górniczy. O swojej pracy w kopalni bardzo chętnie opowiada Wiktor, jednocześnie zaznaczając, że praca ta była bardzo niebezpieczna. O ekologii nie mówi się w filmie, ale zdecydowanie warto zwrócić dziś uwagę na to, w jaki sposób górnictwo wpływa na ekosystem Śląska. Wydobycie węgla prowadzi do emisji szkodliwych gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery, a to bez wątpienia ma negatywny wpływ na jakość powietrza w regionie. Ponadto górnictwo może prowadzić do lokalnych wstrząsów sejsmicznych i osiadania terenu. To takie zjawiska, które mieszkańcy Górnego Śląska znają bardzo dobrze. W filmie Wiktor wspomina o tych zagrożeniach, podkreślając trudności życia w regionie zdominowanym przez przemysł górniczy. Ale Śląsk to nie tylko górnictwo. Region ten podejmuje również działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Przykładem może być Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach, które zostało utworzone na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych. Dzięki inwestycjom teren ten został przekształcony w miejsce edukacji ekologicznej. Od września 2023 roku uczniowie klas siódmych szkół podstawowych są objęci dodatkowym programem związanym z ekologią, który zakłada wprowadzenie tematów oscylujących wokół kryzysu klimatycznego na wszystkich przedmiotach w szkole. Uczniowie uczą się zatem o oszczędzaniu energii, wody, surowców, segregowaniu i wtórnym wykorzystaniu odpadów, a także o wpływie przemysłu górniczego na środowisko naturalne. Snując tę filmowo-regionalną opowieść, warto wspomnieć o bohaterze, który nie bierze bezpośrednio udziału w podróży Barbary i Wiktora, ale okazuje się niezwykle pomocny, kiedy główni bohaterowie zostaną okradzeni i pozostaną bez środków finansowych do dalszej podróży. To majster, gołąb Witka. Tak, dobrze usłyszeliście. Majster to ptak, a konkretnie gołąb. Hodowanie gołębi ma na Śląsku wielopokoleniową tradycję, a hodowle bardzo często były dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Zwierzęta te bardzo często wykorzystywane były w celach komunikacyjnych, gdyż mają zdumiewającą zdolność powracania do domu, nawet z najbardziej oddalonych miejsc. W Polsce bardzo popularne wśród pasjonatów hodowli gołębi są konkursy, na których właściciele mogą wystawić swoje najlepsze gołębie i sprawdzić ich możliwości. Witek chciał wypuścić gołębia nad morzem, jednak kiedy potrzebują z Barbarą pieniędzy, wysyła majstra z wiadomością do domu, do przyjaciela Bogdana. Barbarze oczywiście ten pomysł się nie podoba, jednakże Wiktor odpowiada jej słowami: SMS-a wysłałem. Bohaterowie podróżują przez Mazowsze, krainę w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Mazowsze to w dużym uproszczeniu nazwa oznaczająca błotnisty kraj. Dla Barbary podróż przez tę część Polski to okazja do konfrontacji z przeszłością. Bohaterka zbiera się na odwagę i odwiedza swoją siostrę mieszkającą na Mazowszu.
Dom z sadem, położony w samym sercu Polski, jest kolejną okazją do obserwowania piękna kraju. Podczas tego krótkiego pobytu w domu rodzinnym nasza bohaterka cieszy się przede wszystkim naturą. Możemy obserwować, jak spaceruje po łąkach i polach, które są charakterystyczne dla krajobrazu Mazowsza. Po opuszczeniu rodzinnych stron Barbary, bohaterowie trafiają do małego gospodarstwa na Pomorzu. W tej części Polski dominuje z kolei krajobraz morenowy, co oznacza, że występują tu liczne naturalne jeziora. Podczas pobytu bohaterów na wsi u dobrych ludzi, którzy pozwolili im przenocować w stodole oraz obiecali pomoc z samochodem, widz ma okazję podziwiać uroki tego regionu Polski. Kiedy wydaje się, że dalsza podróż przebiegnie już bez przeszkód, Barbara i Wiktor nieoczekiwanie zostaną zatrzymani przez młodego człowieka, który prosi ich, żeby pomogli jemu i jego partnerce dostać się do szpitala. Tak, dobrze się domyślacie, kobieta ma urodzić dziecko. Ten nagły zwrot akcji sprawia, że dalsza podróż w stronę Morza Bałtyckiego zostaje znacznie opóźniona. Morze Bałtyckie, które jest celem całej wyprawy, jest jednym z najmłodszych mórz świata. Liczy około 12 tysięcy lat. Jest ono morzem śródlądowym, czyli takim, które z każdej strony jest otoczone lądem. Historycznie, dzięki dostępowi do morza, Polska mogła rozwijać handel, rybołówstwo i turystykę. Dziś do najważniejszych nadmorskich miejscowości należą takie miasta jak Gdańsk, Kołobrzeg czy Świnoujście. Z kolei wśród miejscowości nadmorskich, w których kręcono film, są Dźwiżyno, bardzo popularna ze względu na walory turystyczne wioska w województwie zachodniopomorskim, położona kilka kilometrów od Kołobrzegu, Sarbinowo oraz jedna z dzielnic Mielna, również bardzo popularnego pod względem turystycznym w okresie wakacyjnym miejsca. Ochrona Morza Bałtyckiego jest ważnym zadaniem wszystkich państw nadbałtyckich. Jakie to właściwie państwa? Ciekawa jestem, czy potraficie je wszystkie wymienić. Podpowiem. Nad Morzem Bałtyckim leżą Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja i Szwecja. W celu ochrony Bałtyku podpisano wiele konwencji i umów międzynarodowych, na przykład konwencję helsińską o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, czy konwencję o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim. Do działań, które pomogą chronić środowisko naturalne Bałtyku, możemy zaliczyć ograniczenie emisji zanieczyszczeń, budowę oczyszczalni ścieków, czy wykorzystanie energii odnawialnej. Piąta pora roku jest, jak widzicie, filmem, który nie tylko wzrusza i sam sobie jest przyjemny w odbiorze. Jak mieliście okazję się przekonać, pozwala widzom na poznanie walorów krajobrazowych Polski, a także na zastanowienie się nad wieloma ważnymi aspektami naszego życia. W końcu ekologia i kryzys klimatyczny to, o czym powinniśmy rozmawiać jak najczęściej. Warto sięgać po takie filmy, które oferują coś dobrego dla naszej duszy i pozwalają też pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się więcej. Tekst dzisiejszego odcinka napisała dla Was Weronika Woch. Do usłyszenia w następnej odsłonie cyklu Polski film dla początkujących. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee Too albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.